Siemano mordeczki, z tej strony Gorgo. W dzisiejszym odcinku długo oczekiwany test deskorolki od firmy Fish Skateboards. Jako że bardzo dużo osób rozmawiało na temat tej deski, pomyślałem, że napiszę do firmy, czy taką mi jedną mogą dać, żebym mógł ją przetestować. I zrobiłem to. Przetestowałem ją pod kątem kilku trików podstawowych typu ollie, szowity jakieś, kickflip, heelflip, wskoki i zeskoki z krawężnika, czyli takich totalnych podstaw. Dodatkowo pamiętajcie, jeżeli chcecie ją kupić, to z kodem GORGO20, czyli tak jak macie tutaj napisane, będziecie mieli 20% zniżki, co daje 50 zł. Ponieważ deska kosztuje 250, ale razem z moim kodem macie ją za 199 zł. Postanowiłem zrobić dla Was konkurs. Wystarczy, że zostawicie suba i łapkę w górę oraz komentarz i zostawicie followka pod moim Instagramem. Dla jasności, tutaj w komentarzu pod YouTube filmikiem piszecie, że chcecie wziąć udział w konkursie, a na Instagramie oznaczacie dwie osoby pod moim najnowszym zdjęciem i piszecie, czemu to akurat wy macie wygrać tą deskorolkę. Okej, jak widzicie, jesteśmy już na miejscu, standardowa miejscówka, gdzie będziemy testować naszą deskorolkę. Przejdźmy teraz do testów. Pamiętajcie, że deska przychodzi bardzo mocno rozkręcona, także od razu musicie sobie jakiś załatwić klucze, żeby to jakoś dokręcić, albo ewentualnie jakiegoś skate toola. Ja dzisiaj jeździłem bez regulacji, czyli jeździłem na takiej totalnie rozkręconej, ale jeżeli chodzi o flipy, no to jednak wolę jeździć już na bardziej dokręconej deskorolce, ponieważ też nie chcę sobie zrobić krzywdy. Jako że pierwszego dnia jeździłem na mocno rozkręconej desce, postanowiłem zrobić ten test i podzielić go na dwie części. Drugiego dnia miałem deskę już mocno dokręconą i mogłem się wziąć za dokładniejsze robienie trików. Między innymi sobie coś tutaj poskakałem, zrobiłem do tego długo oczekiwanego kickflipa i heelflipa. Także udowodniłem chyba wszystkim, że na tej deskorolce bez problemu możemy nauczyć się podstawowych trików. I do tego można sobie spokojnie skoczyć kickflipa albo heelflipa. Deskorolka była testowana przeze mnie przez 2 dni. Jak sami widzicie teraz tutaj w przebitkach, jest już trochę porysowana, trochę przejechana i tak dalej. Ale trzeba przyznać, że spoko. W miarę dobrze się trzyma. Jeżeli chodzi o budowę, no to deska sama w sobie jest dość twarda, choć na pierwszy rzut oka wygląda mi trochę jak drewno takie marketowe, no ale czego by tu się spodziewać za 200-250 zł. Jeżeli chodzi jednak o traki i kółka, to jestem na plus. Na plus wytrzymały, dały radę, przetestowałem je w miarę. Mój ciężar też 80 kg, jakby ktoś tam pytał. Wiadomo, że nie jest to profesjonalna deskorolka, ale dla osób takich początkujących wydaje mi się, że będzie wystarczająca. Zresztą sami widzieliście na przebitkach, zrobiłem kilka podstawowych trików, czyli da się na niej jeździć, da się na niej zrobić te podstawowe triki. Zanim się tego wszystkiego nauczycie, to spokojnie uzbieracie pieniążki po prostu już na profesjonalną deskorolkę, która się waha już w cenach powiedzmy 600-700 zł wzwyż. Podałem kilka plusów, teraz czas na takie minusy, delikatne wady. Jeżeli chodzi o grafikę i tak dalej, no to blat mocno i szybko się ściera. Hamowałem specjalnie tailem i tak dalej, tak jak to robią początkujący skaterzy. No i dość mocno się ściera, dopiero 2 dni, a widzieliście, jak się tam starło do tyłu. Dodatkowa sprawa, która mi się też nie podobała, to w ogóle, że ta deska była cała zafoliowana. No, cała zafoliowana była, co było dla mnie bardzo dziwne. No, bo czułem się, jakbym rozpakowywał taką deskę, nie wiem, z Auchan albo z jakiegoś innego marketu. No, ale tak poza tym, no to minusów jakichś nie ujrzałem. Pewnie jakbym poszedł na jakiś skatepark albo coś w tym stylu i przetestował ją, no to pewnie już bym uzbierał więcej tych minusów. Ale to jest deska dla osób początkujących, dla osób, które dopiero chcą zacząć swoją przygodę z deskorolką, albo miały deskę za 20-30 zł, czy tam 50 i teraz chcą skoczyć trochę próg wyżej. No to tak poza tym jest git.